Cześć, tu Adam. Dzisiaj mięśnie brzucha. Przygotowałem dla Was bardzo prosty, ale dosyć mocny zestaw ćwiczeń. Połóż się na swoim prawym boku, tak żeby Twój łokieć znajdował się dokładnie pod barkiem. Pamiętaj, żeby nie przybliżać samego ramienia do ucha, tylko oddal. Pamiętaj również, żeby Twój kręgosłup pozostał neutralny, prosty. Kolana ugnij, stopy są w linii z Twoim kręgosłupem. Teraz pierwsze ćwiczenie. Unieś pośladki i wyciągnij ramię w sufit. Weź głęboki wdech i z wydechem zrób rotację. Dotknij swojego pośladka i wróć. Pierwsze powtórzenie. Jeszcze 7. Jeszcze 6. Wdech i wydech. Pamiętaj, żeby cały czas trzymać neutralny kręgosłup. Możesz wodzić wzrokiem za swoją dłonią. Wykonaj jeszcze 2 powtórzenia i jeszcze 1. Zatrzymam się na chwilkę. Jeżeli to ćwiczenie sprawia już Ci problem, nie przechodzisz do następnego poziomu. Jeśli udało Ci się zrobić 8 powtórzeń, przejdziesz do następnego. Wyciągnij górną nogę i jedziemy. 8. 4 powtórzenia. Pamiętaj, że za chwilkę przejdziemy do kolejnego poziomu tego ćwiczenia. I ostatnie powtórzenie. Jeśli dałaś radę wykonać ćwiczenie, spróbuj pójść troszeczkę wyżej. Wyprostuj drugą nogę. Pamiętaj, żeby kręgosłup cały czas trzymać prosty. I zaczynamy. 8. 7. 6. 5. 4. Pilnuj ułożenie swojego ciała. Jeszcze 2. No i ostatni poziom. Postaw stopę na stopie. Pilnuj, żeby stopy obie były teraz w linii całego ciała. I zaczynamy. To naprawdę już trudny poziom. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Jeszcze 2 ostatnie. Teraz bezpiecznie połóż oba kolana, ugnij i poćwiczymy na drugą stronę. Zwróć uwagę na to, że podczas wykonywania całej tej serii ćwiczeń możesz odczuwać dyskomfort w obręczy barkowej. Może to być spowodowane tym, że jeszcze jesteś za słaba lub za słaby, żeby wykonać wyższe poziomy. Wtedy proponuję zostać tylko w poziomie numer 1. Jeżeli jesteście gotowi, zaczynamy na drugą stronę. Technikę już znacie, więc skupiamy się w tej chwili już na samym ćwiczeniu. Weź głęboki wdech i z wydechem ćwiczymy. Pamiętaj, żeby nie przybliżać barku do ucha. Jeszcze 2 powtórzenia. I od razu przechodzimy do drugiego poziomu. Jestem przekonany, że na poczujesz te ćwiczenia. Jeszcze tylko 2 powtórzenia. I idę poziom wyżej. Przypominam, nie musisz iść razem ze mną. Możesz zostać w poprzednich poziomach. Jak widzisz, cały czas staram się wodzić wzrokiem za swoją dłonią, która prowadzi. Jeszcze 2 powtórzenia. I ostatnie. Ja idę do poziomu kolejnego, ostatniego już w tym zestawie. Jeszcze 3, 2 i ostatnie powtórzenie. Kładę swoje biodra, uginam kolana. Są to bardzo intensywne ćwiczenia, szczególnie dla osób początkujących, więc jeśli zaczynasz dopiero przygodę z nami, wystarczy, że wykonasz po jednej z takiej serii na każdą ze stron. Jeśli jesteś osobą bardziej zaawansowaną, możesz teraz wykonać drugi raz, zarówno na jedną, jak i na drugą stronę. Ja zrobię z Wami teraz drugą serię. Jeśli jeszcze jesteś na siłach, ćwicz ze mną. Przygotuj się, weź głęboki wdech, wyciągnij ramię i zaczynamy. Jeszcze 3 ćwiczenia, jeszcze 3 powtórzenia. Jeszcze 2. I
idziemy od razu do góry. Jeden, dwa. Oczywiście wariantów tych ćwiczeń jest zdecydowanie więcej. Można unosić nogi, można nimi wykonywać jeszcze dodatkowy ruch, ale tego dzisiaj nie chcemy wykonywać. Ostatnie powtórzenie, idziemy wyżej. Jeśli nie dajesz rady, jeśli odczuwasz już ból w barku, zatrzymaj się na chwileczkę. Nie musisz wykonywać wszystkich powtórzeń ze mną. Jeśli jesteś osobą początkującą, możesz odpuścić kilka powtórzeń. Pamiętaj jednak, żeby na drugą stronę starać się wykonywać podobną ilość powtórzeń. Jeszcze trzy powtórzenia. Jeszcze dwa. Ja już czuję. Jeszcze jedno. Opuszczam biodro, opuszczam kolana. Pamiętajcie, że podczas wszystkich ćwiczeń waszym priorytetem jest bezpieczeństwo, przede wszystkim kręgosłupa. Znowu linia, bark, łokieć, unoszę biodra i zaczynam. Skupiam się na ćwiczeniu, staram się jak najgłębiej pójść dłonią na swój pośladek. Ostatnie ćwiczenie w tym poziomie, idę poziom wyżej. Jeszcze. Pamiętaj, twój bark będzie tutaj najsłabszym ogniwem. Jeśli dasz radę, próbuj przejść wyżej. Obie stopy na podłodze. Kolana wyprostowane, brzuch napięty. To pamiętaj, kręgosłup, nasz priorytet. Jest cały czas neutralny. Jeszcze jedno powtórzenie. I przechodzę do ostatniego poziomu. Poprawiam sobie stopy. Ustawiam jedną na drugiej i zaczynam. Jeszcze tylko mam cztery powtórzenia. Jeszcze trzy. Dwa. I ostatnie. No, ja się troszeczkę zgrzałem. Myślę, że wy również. Tak jak powiedziałem, osoby początkujące w zupełności wystarczy jedna seria na każdą ze stron. Osoby już średnio lub bardziej zaawansowane mogą próbować wykonać tych ćwiczeń zdecydowanie więcej. To wszystko na tym treningu. Zapraszam was na kolejne. Do zobaczenia, cześć.